Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w 12 Minutes. Gra jest to bardzo świeża, miała swoją premierę wczoraj, od kiedy to widzicie, miał się pojawić film w dniu premiery, czyli 19 sierpnia, ale jako, że gra została opublikowana dopiero o 18, no to nie miałem czasu tego nagrać, zmontować, wrzucić i tak dalej, dlatego pojawia się to dnia następnego. Nie mam bladego pojęcia, ile odcinków będzie z tej gry, dlatego że jak noci tutaj tytuł, 12 minut mamy na każdą jedną próbę rozgrywki, dlatego że mamy tutaj motyw pętli czasowej, którą będziemy musieli przełamać. Od pierwszych zapowiedzi bardzo czekałem na tą grę, bardzo mi się zamysł podoba. Gra tutaj William Dafoe, jak widzieliście w tym intrze, Daisy Ridley, która grała też Rey w najnowszej trylogii Gwiezdnych Wojen. Widzę, że gra siedzi na Unity, bo tutaj mamy dosłownie defaultowe unitowskie dropdowny. To cię trochę twórcy nie postarali, bym powiedział. No ale dobra, quality, okej, widzę tylko dwa są te, borderless window, volume, niech zostanie domyślne. Language, czy jest polski? Jest polski, weźmiemy sobie polski. Sterowanie, naciśnij, aby przemieścić, klik interaktywny obiekt, aby go użyć, przesuń kursor na górę, aby utworzyć ekwipunek. Kliknij przedmiot w ekwipunku, aby go użyć. Kliknij poza wybranym przedmiotem, aby wyjść. Przyciągnij przedmiot w ekwipunku, aby połączyć go z innym przedmiotem. OK. Jeśli chodzi o ustawienia zaawansowane, jasność, antialiasing oczywiście włączony. Możemy, co ciekawe, zresetować postępy. No nic, ale tego oczywiście robić nie będziemy. To co? Kontynuujemy, a właściwie to zaczynamy nową grę. Nie wiem, czy tutaj jest continue zamiast new game, ale OK. No i zobaczymy. Czekam bardzo. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Lecimy. Okej, okay, naciśnij, żeby się przemieścić, okej. Okay. No dobra, czyli wchodzimy tutaj do mieszkania, window przyjechaliśmy. Kliknij interaktywny obiekt, aby go użyć. Okej, okay. Wszystkie drzwi są, co ciekawe, zamknięte. Dobra, zobaczmy te. Locked. Shit. Forgot my keys. Hope that spare set's still in the plants. Okej, okay, dobra, możemy poklikać inne drzwi, ale to raczej nie ma sensu. Weźmy roślinkę, zajrzyjmy. Pod. A, okej, okay, dobra, czyli mamy też takie w ogóle zoomy. Myślałem, że to będzie tylko widok z góry. No zapewne tutaj. Musimy. Okej, okay, mamy ekwipunek. A, czyli co ciekawe, mam kamień. Okej, okay, podniosłem kamień, okej. Okay. Tak wychodzę ze z tego, czyli nie, czyli coś tu musimy. Tu musimy więcej zrobić. Wiem, że mogę użyć sztucznego kamienia, ale co mi daje użycie sztucznego kamienia? Raczej nic, mogę go z powrotem tu odstawić, na razie nie. Czy ja mogę w jakiś sposób podnieść tą roślinkę? Czy mogę się tutaj... Aha, dobra, prawie mi się wychodzi, tak, okej. Okay. Dobra, chwilę, jeszcze przeczytajmy to sterowanie. Aby go użyć... dobra, nie. No to jak W miało być pod roślinką, miał być zapas, tylko... W jaki sposób mogę roślinkę podnieść? To mnie zastanawia. There we go. Okej, dobra, to było w tym kamieniu fejkowym. Now I just need to use them to get in. Dobra, to wchodzimy. It's locked. A czy mamy użyć sobie klucza? Front door. What? To nie te drzwi? Oh, woke the baby. Sorry, neighbors. Nie, no właśnie, czyli to są moje te klucze do domu. A, muszę pewnie je przyciągnąć, co? Tak, okej. Okay. Dobra. I wchodzimy w takim razie. I teraz chyba się zaczyna właściwa pętla, tak naprawdę. Hey babe, I'm home. Love you. Oh, I'll be out in a second. Mamy naszą kobietę. Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Okej, okay, no dobra. To co, usiądźmy sobie z nią tutaj.
Generalnie, czemu nie? Dobra, jest jakiś powód dla tak wyjątkowego wieczoru. Powiedz jej, że to dobra pora na deser. No weźmy tą pierwszą opcję. What's the occasion? I'll tell you over dessert. Dobra, to chwilę jeszcze. Let's talk later. Zobaczmy, co tam w lodówce jest. Pewnie coś będziemy mogli sobie wziąć. O, dobra, jest ten, jest desert. Ale tego na razie powiedzmy nie. Mamy jakiś blat, krzesło. Możemy iść do łazienki zapewne. Żeby się ogarnąć, co nie? Zlew. Zobaczmy. Okej, nic nie mogę ze zlewem zrobić. Mamy okno. Clear sky, some heavy clouds with a strong front coming in from the east. It's far away though. Mogę usiąść na kiblu? Mogę się odleć przynajmniej. Okej. Tutaj chyba coś mogę z toaletą zrobić. To jakiś taki kółko się jakby powiększa. Dobra, nie wiem. Dobra, powiedzmy jej, że dobra pora na deser w takim razie. Zobaczmy wpierw, jak to się potoczy. All right, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Dobra, spoko. Okej, okay, poszła gdzieś tam. Okej. Ow! Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Okej, czyli coś tam będziemy mogli pewnie naprawić. Ciekawe co. Tam gdzieś coś przejeżdża. No dobra, wyciągnęła ten deser. I co, siadałem w takim razie przy stole, no nie? Znając życie, tu wszystko poustawia. Jeszcze umyję nam kubki, spoko. No dobra. Czy mogę już usiąść na przykład tutaj? Mam nadzieję, że dobre miejsce sobie wybrałem, co nie? Tak mi się coś kojarzy z trailerów, że on tutaj siedział po tej stronie. Okej, okay, gasimy światło i jeszcze romantyczna świeca. Nice. Plus RTI-ko w tło. Słodko. Okej, nie porozmawiamy z nią. Tak bezpośrednio. To co, jemy w takim razie ten deser. Zbliżyć się kamery nie da, mam tutaj statyczny widok z góry. Generalnie. So when is a dessert not just a dessert? I have something to share. Dessert and a present? When is this, my birthday? Just open it. Okej, okay, mamy jeszcze prezent jakiś od niej. Nawet nie wiemy w sumie, jak ona ma na imię. Wiemy, że to jest żona. So? Ubranka dziecięce, okej. Okay. Yeah. I'm pregnant. We're having a baby. What? Wow. Yeah, wow. So, how are you feeling over there? Powiedz jej, co myślisz. Dlaczego Dahlia? O, to dobre pytanie. Powiedz jej, co myślisz. Powiem jej, co myślę. Zobaczmy. Okej, okay. Okej, okay. Czyli mogę sobie wybrać. Będzie wspaniale, nie mam pojęcia, jak wychować dziecko. Jesteś pewna. Dobra, bądźmy podekscytowani, czemu nie? Hey. It's gonna be great. You think so? You kidding me? You're incredible and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. And it will be so, so loved. Yeah. Damn straight. God. Love you. Czyżby coś tam się w piekarniku robiło? Okej. Policja nam zakłóca romantyczny wieczór, gdzie właśnie się dowiedzieliśmy, że nasza kobieta jest w ciąży. Świetnie po prostu. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still.
Hey, wait, halo. Sure. Sir? Now you, hands behind your back, please. Don't move. Help me. Will you come help me? Come on, don't. My wrists. I don't. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Hey, listen. What Look, is I, this? You shut I don't up. Know. I'll deal with you in a minute. Don't have to handcuff me. We can talk this out. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Hey, listen. Why are you arresting us? For failing to shut up when I told you to. You can't do this. Jakiś fajkowy ten policjant generalnie. O, teraz do nas przyszedł, świetnie. No! No! Please don't stop! Stop! Oh my god! Oh fuck, that was brutal. Oh god. You're okay. You're okay. What? What the hell just happened? To jest świetne pytanie. Mamy pętlę. Proszę bardzo. No hej. Okej. Okay. Powiedz jej, że to ciągle ten sam dzień. Opowiedz jej o policjancie, wypytaj ją o przeszłość. Okej, okay, ciekawe, inne tematy. Wypytaj ją o przeszłość, powiedzmy. Na razie tak wiecie, bo nie zgrywajmy od razu jakiegoś psychola. Okej. Okay. Zapytaj, dlaczego kłamała o swojej przeszłości. Zapytaj, jak umarł jej ojciec. Zapytaj o zegarek kieszonkowy. To kurwa trochę dziwne tematy na takie... Ten, na razie chwilę. Na razie zakończymy rozmowę. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But no. I was just how is this possible? To jest świetne pytanie. No dobra. Bardzo ciekawe rzeczy się tutaj zaczynają dziać. No dobra, to co, zagadamy z nią wpierw? Wiecie co, może wpierw wejdźmy tutaj do pokoju, bo ona tutaj wcześniej się o coś tripnęła chyba, czy coś w tym stylu? Nie wiem, przełącznik. Yeah. Gotta get that fixed before one of us gets really hurt. No właśnie, czyli moglibyśmy to jakoś naprawić, tylko pytanie jak? Nie mam bylego pojęcia. Klatka wentylacyjna? Okej, okay, no za bardzo nic tutaj nie zrobią, tylko klucze. Wiadomo, mamy łóżko nasze. A możemy się po prostu położyć. O! To interesujące. No dobra, zobaczymy jakiś inny outcome. W takim razie czas nam się skipnie, minie pewnie te 12 minut. Pewnie znowu się pan policjant pojawi. I'll get it. I'm with the police. Turn around, please. What? Hey, listen. Me? Powiedz, że jesteś niewinny, zapytaj o zarzut morderstwa. What the fuck? Whoa, I didn't do anything. Hey, sure you didn't. Who are you? Shut up and don't move. This? I'll deal with you in a minute. You can't just come in like this. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. Now you, hands behind your back, please. Help Don't me. Move. Will you come help me? All right, easy. Okej, dobra, chyba trochę zjebałem, bo nie bardzo cokolwiek teraz już zrobię więcej. Także chyba niestety znowu będzie to samo. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, that can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch?
My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh, no playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. No. No, please. Will you? Please. Okay. Just stop. Please. I'll tell you. Just don't hurt him. Please. The watch is in the... No i nie dowiedzieliśmy się, gdzie jest zegarek. Fuck. I'm gonna fucking get you. Dobra, okej. No właśnie, co tu najlepiej będzie zrobić? Dobra, weźmy nóż do ekwipunku. To jako narzędzie obrony. Na pewno się przyda. Generalnie. Hej. Kobieto. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess? Who made dessert? Yeah, I know. I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a sec. Okay. Rude. Okej, dobra. Wejdźmy jeszcze może do łazienki. Nie wiem, czy ja nożem naprawię ten przełącznik. Wątpię. Szkoda, że ona nie zdążyła powiedzieć, gdzie jest ten zegarek. Cholerny. Generalnie, szafka na leki. Pigułki na senne. No weźmy je. Okej, mamy posprzątać też w jakimś... Oj, nie to. W jakimś... tym. Aha, chyba, że jej chodziło o to. Możliwe. Okej, tutaj nic nie zrobię. Tutaj też nie bardzo. Dobra, wyjdźmy z powrotem tutaj. Generalnie. Mam jakiś obraz. Coś mogę z nim zrobić konkretnego? Poza tym, że się mogę na niego popatrzeć? Niekoniecznie. Kurde, ciągle chcę prawym przyciskiem myszy wychodzić stąd. Jeśli chodzi o blat, nic tutaj nie ma. Kubek mogę wziąć chyba. Też do EQ. Czemu nie? Okej, jeśli chodzi o lodówkę, co tutaj mamy? Poza tymi desertami. Mamy, możemy wziąć sobie desert. Znaczy deser, ale no, to nie ma sensu. O, Polaroid. Thunder. I was not expecting a storm tonight. New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in the picture. New Year's Eve, 8 years ago. Okej, okay, zobaczmy tutaj jeszcze. Tu w ogóle mamy drzwi, których nie otwierałem jeszcze. To może zobaczmy. Coś tam jest konkretnego? Aha, dobra. Jakiś taki closet. Zobaczmy, ubranie. Telefon, o. Okej. Okay. To zawsze coś. Dobra, wyjdźmy. O, właśnie, tu możemy w ogóle się ten... Możemy się ukryć. Ale dobra, ja bym chciał stąd wyjść. Pytanie, dobra, na razie jeszcze nie będę chciał z nią rozmawiać bezpośrednio, to dopiero później. Weźmy tutaj, wejdźmy. Ten przełącznik. Czy mogę coś z nim zrobić więcej? O! Oh my god! O, okej, dobra, świetnie. Are you okay? God, I was wearing shoes, right? No kidding. Just glad you're okay. Okej, dobra, czyli trochę czasu minęło i przełącznik nas zabił. Okej, świetnie. Zajedwabiście. Czy tą klatkę mogę otworzyć nożem na przykład? Nie wiem, po co miałem to robić. Can't open that with just my hands. Zobaczmy. Mogę, tylko co mi to daje? Klatka wentylacyjna, dobra. I co tam jest? No nic tutaj więcej nie widać. Mamy też ten telefon. Który mogę tutaj w ogóle... O, okej. Okay. No ale to mi niewiele daje. No ale że piguły następne też mi potrzebne do niczego nie są. Mamy fotel, komodę. W sumie tą komodę jeszcze sprawdźmy. Generalnie. Co my tu mamy? Coś tu ciekawego? Mamy prezent. No wiem o tym prezencie. No wiem, mamy ten klucz. A właśnie, czy ja mogę na przykład zamknąć drzwi? Albo ja mogę podejść? Mogę wyjść. Wait, what? Hey.
Sir, hey, babe. What the fuck? Are you kidding me? O, dobra, czyli nie mogę stąd wyjść, bo to mi resetuje pętlę, okej. No dobra, czyli od nowa, świetnie. Zbierzmy nóż może, od razu na dobry początek. Hej. Dobra, pogadajmy może z nią, wiecie? Powiedzmy jej. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Great, I'll let you know when I'm hungry. Okay. Dobra, pomówmy z nią, może spróbujmy jej powiedzieć. Ciekawe, co się stanie. Powiedz jej o tym, że to ciągle ten sam dzień. Opowiedz jej o policjancie, wypytaj ją o przeszłość. Zacznijmy od tego. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. Aha. Udowodnij, że dzień się resetuje. Wyjaśnij bardziej szczegółowo. Spróbujmy udowodnić. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Wybierz, czym chcesz to udowodnić. Aha, ja jej muszę teraz pokazać. Zobaczmy. Coś stanie, jak spróbuję wyjść. Oh, fuck me, are you serious? Dobra, czyli tak jej tego nie udowodnię. Okej, okay, nie mogę też jej tam za bardzo powiedzieć nic. A, o, wiem, co mogę zrobić. Okej, okay, dobra, wiem, co mogę zrobić, żeby jej to udowodnić. Okej, okay, zaraz idziemy to zrobić. Wezmę też nóż na wszelki wypadek, bo może od razu spróbujemy się obronić. Generalnie. Hej, babe. Chodź tu. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Dobra, i weźmy jej powiedzmy. Powiedz jej, że ten dzień się restartuje. I'm living the same evening over and over. Been there. Wyjaśnij bardziej szczegółowo, to jest też ciekawe. I haven't figured out how this all works yet, but for example, if I leave the apartment, I immediately go back to the start of the evening. Oh, that's convenient. No, it's not. I can't leave. I think there's worse people to be stuck with than your loving wife. She's pretty hot. Babe, I don't find this funny. Dobra, spróbujmy jej to udowodnić. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Dobra. Let's see. I patrz, pokażę ci, gdzie masz prezent. I wanna expand my paradigm. Mogę otworzyć komodę. I mogę wziąć prezent. Czy mogę... I'm waiting. Dobra, i teraz patrz. Mam taki prezent. This present. Look. Look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean, I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Dobra, okej, okay, coś innego muszę wymyśleć. Kurde, tylko więcej pomysłu nie mam. Coś jeszcze muszę... no raczej przełącznik tu niewiele da. Let's see. Ha, dobre pytanie. I mean, it'd be kind of cool. Tylko kurczę, czym to mogę jeszcze udowodnić? Nie mam pomysłu. Wiemy o tym przełączniku. I wanna expand my The bedroom light switch. It's got some wiring issues. When you turn it on and off twice, it gives you a hell of a shock. Yeah, I know. We gotta fix that thing. Any other suggestions? Let's see. Dobra. Nie wiem, tutaj coś? Nie mam bylego pojęcia, czy to mi coś da. Is this time travel? Nie mam bylego pojęcia. Nie mam twój telefon. Why? Oh, your phone. What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. Kurde, nie mam pomysłu, co tu jeszcze. Bo raczej, no nie wiem, no ten deser wiem, jaki jest. No ale to... I wanna expand my paradigm. No i zobaczmy z tym. The dessert, I know you made my favorite. I know? I told you I did? Oh shit, yeah you did. Okay, something else. Let's see. Kurczę, no na razie nie mam pomysłu. Jedyne co miałem to z tym. Nie wiem, w tej szafce, no jak i coś raczej też nie. Za oknem. In a few seconds,
We'll hear thunder. Yeah, we just heard the storm roll in. Thunder in a rainstorm. What'll they think of next? Let's see. O, dobra. Okej, okay. To jest inna kwestia. Czyli moglibyśmy to odwrócić, najpierw tam pójść i powiedzieć. Kurczę, ale no sorry, babe, nic ci tutaj więcej nie wymyślę chyba, cholera. Bo naprawdę nie wiem, co tu może jeszcze być innego. I wanna expand my... What about the flower? Huh? What about it? Not sure. Cool. Let's see. No ja tak sobie mogę tu klikać na wiele rzeczy, ale... Raczej mi nic to nie da. Nie wiem, kiedy minie 12 minut, żeby gość się pojawił. A zamek na przykład? A, mogę przekręcić zamek, okej. Okay. Mogę sobie jeszcze pogadać? What is it? Wybierz czym... Dobra, a... Nie chcę się koniecznie poddawać. Generalnie. Ale mówię, no nie mam pomysłu na nic więcej. Bo nic z toaletą nie zrobię, z lewem też nic za bardzo nie zrobię. Tu mam te tabletki na sen, no, ale to nic nie ten. Nie da mi raczej. Cholera. Nie wiem, czy mnie zresetował tej pętli. Wiesz co? Dobra, czekajcie. O, okej. Okay. Za chwilę gościu przyjdzie, patrz. Za chwilę to zobaczysz. Police, open up. I'll get it. Nie, nie. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie rób tego. Opowiedz jej o policjancie. So the man at the door is gonna say he's a cop. What? Poproś ją, aby nie otwierała drzwi, powiedz jej, że policjant oskarża ją o morderstwo. The cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? Come on, I know you're home. Open the door. You sound crazy, dude. Kurczę, no dobra. Let's talk later. Otwórz, ale to nic mi nie da w sumie. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yeah. Hey, listen. Zapytaj o zarzut morderstwa. Wait. What is it that we're being accused of? Exactly. I can't. I'll deal with you in a minute. I'm with the police. Police. I have a warrant for your arrest. What's going on? On the ground. Now. Don't move. Dobra, widzę, że nóż... A chwilę, bo ja muszę noża użyć! Fuck! To zjebałem generalnie. Muszę nożem na niego kliknąć, fuck. O, zaraz. Come on, I gotta cut my hands free. A, tylko gościu mnie, no właśnie, gościu mnie będzie ten... Au! O, za chwilę mnie zabije pewnie, nie? Tak, dobra, czyli trzeba by go jakoś zlurować. Ona się tutaj zamknęła, co ciekawe. No dobra. Trochę generalnie nie ogarniam gry. To trzeba przyznać. No już, uduś mnie do końca, dziękuję. Dobra. Fuck you. No dobra, ale to słuchajcie. Na tym ten odcinek zakończymy. Mam pół godziny. Wiem, że trochę nieporadnie, bo generalnie no nie mam za bardzo doświadczenia w tego typu grach. No ale już mniej więcej mam obraz sytuacji. W kolejnym odcinku postaramy się jej udowodnić, że to jest pętla. Po pierwsze grzmotem, po drugie prezentem. Po trzecie powiemy jej coś więcej na początku o tym policjancie, co dokładnie się mniej więcej wydarzy. I jakoś postaramy się go gdzieś zlurować. Generalnie. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zmuszenie go do zapalenia światła dwa razy, tylko nie wiem jak to zrobić. Póki co, nie mam na to pomysłów. No tak czy siak, na tym sobie ten odcinek zakończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.